No i od razu przyznaję, ten odcinek prawie 2 miesiące czekał na publikację, dlatego że ma po prostu bardzo dużo materiałów. Łączny jego czas nagrywania to jest około 3 dni, a czas montażu, no to sami się domyślcie. Zapraszam was na jeden z mega odcinków z Industries. Zaczynamy! Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam was tutaj, cześć i czemu biznes. I zapraszam was już na kolejny odcinek ze City Skylines PlayStation 4 Industries. Dzisiaj będzie mało Industries, ale to nie znaczy, że ten odcinek nie będzie ciekawy. Powiem wam więcej, czekałem na niego już prawie od 2 tygodni, żeby go nagrać. Ja już jestem bardzo ciekawy, jak mi się to uda. Poza tym to będzie niezła dla mnie zabawa, żeby zrobić coś, czego... co bardzo uwielbiam robić i wy dobrze o tym wiecie. Jak może pamiętacie, w ostatnim odcinku... a nie, znowu tutaj to się pali. Zrobiliśmy sobie system kolejowy tutaj, w tej części. I na razie nie chcę się go dotykać, bo on działa jak działa. Mam na myśli te korki. Ale co do niego i co do wszystkiego węzłów kolejowych w naszym mieście, jest jeden mega wielki odcinek, który pewnie będę nagrywać cały tydzień, do przebudowy wszystkich linii kolejowych w naszym mieście, bo to, jak tutaj wygląda sytuacja z pociągami towarowymi, których jest po prostu od groma. Muszę zliczyć po prostu wszystkie stacje, wszystko to jakoś połączyć sensownie i w ogóle, no bo będzie to wielki odcinek słowem. Natomiast dzisiaj zajmiemy się czymś, co w teorii nie woła o pomstę do nieba, ale dla mnie tak. Ale dla mnie tak, bo no nie powiecie mi, że to jest dobre i że nie powiecie mi, że te korki, które są tutaj przy wjeździe, zaraz zobaczycie, pod ziemią, one nie wołają o pomstę do nieba. No bo akurat ich chwilowo nie ma, no ale tak czy siak, cały ten węzeł tutaj pod ziemią, który jest, który widzimy właśnie na załączonym rosku, to nie jest coś, co mi się podoba. To nie pod jakimkolwiek względem, to mi się nie podoba. Dlatego w dzisiejszym odcinku to całkowicie pozmieniamy. Ale tutaj to będzie już druga część zabawy. Najpierw to my wyburzymy niestety cały ten piemy. Ono będzie tutaj teraz dalej ciągnąć. Gdzieś tutaj dotąd. Pomijając to, tego nie wiecie, ale się dowiecie właśnie w tym momencie, iż tutaj jest planowany w przyszłości most. Albo jakieś chociaż połączenie. Bo tutaj to jest temat, że to nie ma żadnego połączenia. Wiem, że to jest składka piesza. I ona tam w teorii, no powiedzmy, że coś takiego istnieje. Ale to nie jest idealne. Tak samo jest tutaj stacja metra, która też jest świetnym rozwiązaniem w tym rejonie. No zobaczymy, tak? Ja tutaj planuję jeszcze zrobić jakiś jeden zjazd, możliwe, że od tej drogi, żeby to po prostu miało większy sens do tej dzielnicy, by był dojazd inny niż przez ten most, no i ten. W teorii to są aż 3 mosty, w praktyce to są tylko 3 mosty. Ale bez zbędnego gadania. Jak będzie wyglądać dzisiejszy odcinek? A mianowicie to będzie jeden prawie wielki timelapse z przebudowy tego węzła. Tego, jeżeli czas mi pozwoli, a raczej sądzę, że tak, to go podepniemy od razu tutaj z przebudową tej części kolejowej. W sensie, tutaj część już nie jest używana tej kolejowej, ale no tak czy siak. Z przebudową tej części kolejowej i podłączeniem do tej linii. Tak, i wtedy tutaj też wyburzymy te punkty poboru opor, no tutaj były tymczasowe. W sumie nie pamiętam właściwie, czemu je tutaj postawiłem, pewnie dla zabawy. Więc my możemy na razie tutaj obniżyć cenę. O, proszę bardzo, także tutaj jest, będzie pojawi się autostrada. Tutaj teraz nie ma w ogóle, a jestem przekonany, że taki objazd, bo zobaczcie, jeżeli ktoś chce jechać stąd, załóżmy do tej dzielnicy, no to ma jedną opcję. Jedzie tutaj w tą dzielnicę, później tędy, tutaj później wjeżdża w tunel, w ten tunel i wyjeżdża tą drogą. No nie wygląda to za przyjemnie, ewentualnie jedzie tą drogą, która też jest bardzo już obładowana, więc dzisiaj to zmienimy. Tutaj w dzisiejszym odcinku raczej nie będę ingerować w te rondo, bo ono też całkiem nieźle działa, ewentualnie jakby zaczęło się kotkować, to będzie kolejny, na pewno jeden z ciekawszych węzłów. Swojego nie słyszałem jeszcze waszej opinii. A, no tak, nie słyszałem, bo wy nie widzieliście tego, ale wąt się zmienił. Nie wiem, czy wy to widzieliście. Natomiast posadziłem tutaj multum drzewek, jak widzicie. Teraz to już jakoś bardziej sensownie wygląda. Jest też pełno nowych punktów, o dokładnie pikników, kempingów, jakichś skałek do wspinaczkowych. Trochę się tutaj pozmieniało, no i co najważniejsze, mam jakieś kamyczki. Od drugiej strony, no to wiadomo, nie jest mój rejon, więc nie mogę nic z tym zrobić. Ale to wygląda już naprawdę coraz to ładniej, ten ale wąt.
I będę się starać powoli tutaj tą część jeszcze parku zrobić. I jeden z parków jeszcze zrobimy na pewno na odcinku, bo ten park tutaj też czeka na pomstę Dejła. Ale dobra, bez zbędnego przedłużenia, przejdźmy do tego węzła. I tylko powiem jeszcze jedną rzecz. To nie będzie tak jak zawsze budowaliśmy, że po prostu jeden długi timelapse ja to buduję z kartki, bo oczywiście zdjęcie macie, możecie teraz zobaczyć. Natomiast tu się trochę zmieni, a mianowicie będę robić objazdy, czyli wszystko na play. Nie będę robić ani razu pauzy. A jeśli nawet to dla jakichś drobnych rzeczy. Czemu? Ponieważ chcę się pobawić w coś, czego nie robię zbyt często, a jest to jedna z lepszych rzeczy, czyli to, co jest normalnie w życiu. Wszystkie objazdy, zajazdy i tego typu drogi. Wiadomo, korki i tak dalej, ale po to, żeby cały węzeł w teorii i tak, a to był mały, krótki, a tu mamy pełno rozjazdów jeszcze i w ogóle. I cuda. Więc będzie na pewno ciekawiej. Tak czy siak. No ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że wy również. I co dużo nie mówić. No zaczynamy, zaczynamy. Zaczniemy od tego, żeby włączyć im właśnie jakieś objazdy dookoła tego całego węzłu, aby mogło to jakoś funkcjonować. Bo najpierw trzeba będzie to wyburzyć wszystko. I właśnie ten kodek, który tutaj jest, będę też chciał zlikwidować w dzisiejszym odcinku. Jak mi się uda. Zaczynamy! No i proszę, tak to wygląda, a mianowicie mamy objazdy, właściwie jeden z multum objazdów. Takie jedno wielkie prawie, że rondo powstało dookoła całego węzła. No są tutaj problemy techniczne, tak, nie będę mówić, zwłaszcza na tym łączniku. Gdybyśmy tutaj w teorii, naciskali na to, że w teorii wyłączyli te światła, to może już teraz byłoby lepiej. Ale tutaj chyba niestety nie omieszka się, nie wiem, zobaczymy, możemy sobie spróbować. O! No tak, tylko że tam tylko się to postawi, a dalej to już nie będzie chciało wejść. A nie, czekaj, teraz to ja tutaj mogę to obniżyć. Bo tu coś było, tu był tramwaj chyba do góry jechał. I dlatego tutaj to tak było wywindowane w kosmos. Zresztą sami pamiętacie, pewnie z timelapsa. Chyba, że wam tego nie pokazałem, bo też mogę mu usunąć. Tak zawsze z tymi timelapsami jest, że część wam pokazuje, część nie, żeby one by wtedy zbyt długie wyszły. Chyba domyślacie się, ile ja tu będę łącznie wszystko nagrywać. Długo. Naprawdę długo. Także tak, tutaj sobie zjedziemy na jakąś taką wysokość adekwatną. Zróbmy coś takiego. No i jak może zauważyliście, tutaj był zjazd. I zjazd oczywiście tutaj pozostanie, nawet my go poszerzymy. Do trzech, czterech,
No jak można 4, no to proszę bardzo. Skoro można, to tylko brać i korzystać. I tutaj będą dwa pasy na jazdę dalejże rejonów. To ten dworzec, okazało się, że ja tu mogę trochę cofnąć, przesunąć. I on był podłączony w ogóle do tej sieci. Tego się nie spodziewałem kompletnie, ale nad tym będę jeszcze pracować i w ogóle. To można wywalić, bo tutaj będzie całkowicie to nowe. I za chwilę tutaj narysuję, co się tak. Linia kolejowa, jak widzicie, przyszła modernizację mocną. Zresztą tak samo jak jakiś węzeł był drogowy. Zniknął. Ale to wiadomo, oczywiście wszystko idzie do przodu. Tu jest póki co taki typowy zjazd. Chwilowy. Tak zwana chwilówka. Została tutaj dokładnie załączona, aby trochę nam tutaj to się podjeżdżało. Bo widzimy, jaki tutaj jest po prostu tłok. No jest po prostu tych pojazdów naprawdę strasznie dużo. Łącznie z tym, że no tutaj po prostu tych pasów. Zaczynają mi się kończyć pasy, tak? A to jest niedobra nowina. Znaczy tu moglibyśmy to zmienić, tu zwężyć to do 3 pasów. To trochę by to lepiej może podziałało, ale tak czy siak. Widzimy, co tu się dzieje. Po prostu oni dostają amok, bo mają multum. No teraz to dostają na pewno amok, bo mają multum pasów. No ale tak czy siak. Tramwaj tutaj jedzie, tramwaj też tutaj się trochę pozmieniał. Bo jedzie teraz tutaj gruntem. To jest chwilowe oczywiście. No i tak jak mówiłem, pociągi zniknęły, wszystko się tutaj pozmieniało też pod ziemią. Pod ziemią się też zrobił magiel, a dokładnie jak widzicie. Kolejowy, głównie kolejowy, bo na dole to są tylko kolejki. Także tak to wygląda. Nie jest aż tak źle, na pewno korki nam podskoczyły, to jestem przekonany. No bo to było 85, teraz jest 82. No i większość stoi za korkami. Będzie, powiem to w ten sposób. Jestem ciekawy, po jakiego grzyba oni jadą tą drogą, gdzieś tutaj. Czy oni naprawdę... Tak, no zjeżdżają się stąd i stąd. I co, zawracają? No oczywiście. No oczywiście, że robią coś bardzo inteligentnego. Dobra, no i teraz tylko wam pokażę to już na tym krótkim przerywniku. Tu sobie już te drzewka, no właśnie tutaj nie będzie drzewek chwilowo, bo wam nie będę tłumaczyć nawet czemu. No i najpierw sobie zaczniemy od poprzestawiania. W sensie tak, ta linia kolejowa, tak jak na tej mapie mamy tutaj narysowane, ona gdzieś w tym rejonie zjedzie sobie w dół. I wszystkie drogi, które jechały tutaj prosto, one będą jechać cały czas prosto. I mamy tak to zrobić, żeby te pola były i ten dworzec był. Może być dworzec trochę przesunięty, pól nie możemy przesuwać. Także będzie to naprawdę niezła zabawa. No i co dużo nie mówić, zaczynamy w końcu budowę węzła, ewentualnie ten dworzec kolejowy. Zastanawiam się, bo on jest tak bardzo, tak z naciskiem na bardzo w centrum tego tu wszystkiego, co ja tutaj mam. I chyba niestety się nie omieszka, bo w niektórych miejscach to my tutaj będziemy mieli po 6 i 7 pasów w jedną stronę w tym rejonie. I ja tego tu nie zmieszczę, jak on jest w tym rejonie. My go po prostu trochę wsuniemy w tą stronę. A później będziemy się zastanawiać, jak to podłączyć, tak? Bo tutaj jest ten tor. Ale na razie my pewnie to wpuścimy pod ziemię, bo już tutaj mi się to nie pomieści wszystko. Zresztą można by było też wyłączyć w teorii, dlatego żeby tutaj to lepiej działało, ale już na razie nie działa. Bo nie ma aż takich tragicznych korków. O, swoją drogą tutaj zaczęło się, zobaczcie. Puściłem tutaj te 6 pasów, to trochę. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu to są 2 pasy. Bo to jest na niższej wysokości niż Skylinesy potrafią budować. Na wysokości wody. No i oczywiście korki kolejowe, jak były. Tak są. Dobrze, przejdźmy do przebudowy teraz tego rejonu. I tego się boję. Naprawdę się boję. But you need to be one too.
No i mamy kolejny progress update. Jak widzicie, trochę się pozmieniało. Po pierwsze mamy tutaj zjazd. Nasza autostrada, jak widzicie, jest w ogóle ze sobą bardzo blisko. To po prostu jak nie City Skylines bez modów. Natomiast jest to obniżone trochę więcej i mamy tutaj jeden zjazd. Tak, mamy już zjazd. Na razie więcej jeszcze ich nie mamy podrobionych. Mamy też jeden pas tutaj na środku, jak widzicie, jeżdżący już wykorzystany. No i ogólnie korków nie ma na naszym węźle, tym aktualnie objazdami, jak jeżdżą. Pociągi jak pociągi, tak cały czas są w korkach. On tutaj będzie się ciągnąć prawdopodobnie cały czas na minus 1. Tutaj, tutaj i tutaj, aż się połączymy z tym. Zobaczymy, jak to wyjdzie, naprawdę. I będzie to, no tutaj to będzie takie przebudowanie, że niestety, tak jak mi się wydaje, to może nie być w dzisiejszym odcinku, nawet tego nie skończę, bo po prostu to jest wielkie, a dzisiaj się głównie zajmiemy tym węzłem. I też chciałem po prostu parę odcinków ponagrywać, jeszcze innych, no ale zobaczymy. Także tak to wygląda, tutaj oczywiście się to wykrzywi, jak widzicie, jak się oddalimy, o dokładnie jest takie ścięcie, ale na całkiem nieźle mi tutaj to idzie póki co. Jest trochę więcej tej gruntu, też sobie zrobiliśmy, żebyśmy mogli po prostu tym prościej operować. Także tak wygląda to aktualnie i jestem, mam nadzieję, że mi się to uda dalej tu wszystko poukładać, bo naprawdę jesteśmy na dobrej drodze, bo teraz już będą głównie węzły i zawiasy, żeby to podłączać wszystko ze sobą. No, najpierw muszę to podłączyć. Nie powinno być już tak źle, więc zobaczymy. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, ale już większość tych mamy tutaj podrobionych, jak na przykład położenie i poukładanie obok siebie tych torów. Lecimy dalej.
Na moim zegarku wychodzi 5 godzin 38 minut, co daje mi... No ten odcinek naprawdę był bardzo i to jeszcze raz bardzo długo nagrywany, więc nie będziemy nawet tutaj dalej tego ciągnąć. Zrobimy to w kolejnym odcinku, tak? Żeby nie było. Zrobimy to w kolejnym odcinku, prawdopodobnie z przebudową też tej części. No mamy nowy węzeł, wygląda to zupełnie inaczej niż zaczynaliśmy tutaj naszą dzisiejszą rozgrywkę. I od razu mówię, że to nie jest skończone. Po pierwsze nie ma drzewek, to jest największa rzecz, którą widzimy. Po drugie, nie ma też linii kolejowych. No, niektóre tutaj podobiły jakieś różne fikumiku, jak widzimy. Większość linii kolejowych po prostu jest jeszcze niedokończona, a nawet jak są, to nie są idealnie popodłączane, więc po prostu na razie one tutaj są, ale nie działające, bym powiedział w ten sposób. Ponadto ten węzeł, no trzeba coś z nim wymyśleć, w sensie muszę tu prawdopodobnie to będzie wyjrzeć na dół i pod ziemią będzie jakiś węzeł tutaj, żeby to wszystko jakoś funkcjonowało dobrze. Kotków nie ma tutaj tych, co były zawsze. Są te inne, nowe i to się bardziej tutaj dościąga na dłuższą metę, więc nie jest źle. Wiadomo, że tak jak tutaj jest ta dzielnica zbudowana, więc ona nigdy nie będzie bezkorkowa. Natomiast na pewno jest dobrze, bo się nam nie ma tutaj źle. Ponadto, jak widzicie, nasze węzły są znowu na paranastu poziomach. Jeden na drugim tutaj się nachodzą ze sobą oczywiście to wszystko. Chociaż i tak to jest jedno z moich ulubionych miejsc. Jakże i tutaj, ten ładny tutaj taki mały, króciutki wyjazd do góry. No zresztą widzicie sami, węzeł jest dokładnie taki sam jak był na kartce, z drobnymi poprawkami tutaj, bo się pozmieniały po prostu rejony. Mamy tutaj to też pociągnięte w tom rejony, to my nasze pola, które trochę schodzą, jak widzimy, w dół. Jest tutaj ten jeden zjazd, który jest dziwnie wykorzystywany, chociaż nie powinien być, ale no cóż. W sensie nie to, że nie powinien być, tylko... Nie sądziłem, że będzie, o może w ten sposób. Ale to mi nie przeszkadza, że jest wykorzystywany, więc tak akurat może być. Swoją drogą możemy tutaj zrobić jedną rzecz taką ekstra. To będzie ten zjazd. I zobaczcie, oni już będą z niego korzystać. To jest wjazd do tej części podziemnej póki co tutaj aktualnie jest. Widzicie co, my to trochę sobie zmienimy. Bo widzicie, jak tutaj póki co ja sobie zrobię taką miejsce do zawracania ich. No ale to nie jest to, co byśmy chcieli tutaj oczywiście. My tu byśmy chcieli, ja tutaj włączymy to sobie, zjazd podwójny i to będzie idealne zakończenie. Także tak, tak, tutaj jest na tyle strome zbocze, że my tu sobie to po prostu podczepimy spokojnie. Tu sobie zróbmy odjazd lekki i sobie zróbmy, w sumie możemy sobie zrobić i taki, nie czekaj. O, i taki tutaj ostrzejszy, dobra, i taki zwykły. Dobra, proszę bardzo, no i wy tu macie zjazd, teraz tylko trzeba byłoby was tutaj wszystkich podłączyć. I teraz tak, ty, cyk, cyk i myk. Sądzę, że takie rozwiązanie mi tu chwilowo spokojnie powinno wystarczyć. Czy coś będziemy ulepszać? No, widzę, że nawet możemy poulepszać te nasze zjazdy, to niech będzie wszystkie w ten sposób. No i to będziemy czekać, tak? W ten sposób na pewno już widzimy, że jest to zapotrzebowanie na właśnie tego typu połączenie, którego tutaj brakowało. O, i widzimy, że jest tutaj właśnie stąd się ciągnie. No będzie to na pewno dobra nowina, jak to wszystko podczepimy, ale niestety nie w dzisiejszym odcinku. Czy mi się węzeł podoba? To pytanie chyba jest bez sensu. No widać ewidentnie, że skoro spędziłem z tym węzłem 6 godzin, no to musiałem mieć wciągnięcie, tak to bym się poddał po jakimś czasie. Po prostu robiliśmy to cały czas na tych objazdach, a to jest trochę wymagające. Zwłaszcza z tym, że my tu w końcu zrobiliśmy, że to jest, jedzie dołem, a w projekcie jest, że jedzie to wszystko górą. I to jest, to była dosyć duża gruntowna zmiana i musiałem trochę tych rzeczy poprzekładać. Tu będzie dzielnica, to się trochę tutaj jeszcze później zmieni na sam koniec, a mianowicie to pojedzie sobie tutaj trochę dalej, tu będzie mała dzielnica po środku, która będzie miała wjazd na autostradę. Tego aktualnie nie mamy, ale to się zmieni. No i jak widzimy, dzięki temu, że już włączyliśmy tutaj ten ruch, no to bym powiedział, że jest duży ruch. Bym powiedział, że jest naprawdę duży ruch. Wow, naprawdę. No i zjazdy, jak widzimy, korzystają właściwie chyba z wszystkich zjazdów, jakie im tutaj teraz dałem do możliwości. Tak. No, koniecznie. A, i widzę, faktycznie jest jeden dosyć duży, kluczowy błąd. Ale to poprawię sobie... Właściwie mogę poprawić to w tym momencie.
I proszę bardzo, mamy taki węzeł. Czemu to zmieniłem na tą stronę? No bo to już wam tłumaczę. Bo plan jest taki, że pojazdy, które jadą tą drogą, skorzystają sobie z tego zjazdu i wjadą na tą drogę. Natomiast pojazdy, które jadą stąd, one nie mają żadnego innej możliwości i one będą jechać sobie tędy. W teorii powinno tak to działać, czy to tak będzie działać, zobaczymy. Daję 50-50, jak zawsze, ale widzę, że już działa, więc nieźle. Zobaczmy dalej. No tu się rozjeżdżają, a jestem ciekawy, jak jadą tą główną, bo to jest ewidentnie główna, to gdzie się rozjeżdżają? Ojejku, wszędzie, pewnie do autostrady, tak. I do autostrady, i wszędzie, i tu do naszego portu. No nieźle, swoją drogą jeszcze jest jedna fabryka, którą będzie trzeba postawić, ale to na pewno nie w dzisiejszym odcinku. Tu widzę, że jest jakiś rozjazd na sam koniec, tutaj coś te pasy tam pulsują. W ogóle tutaj to będzie połączone już w jeden taki poczwórny pas. Tutaj to jest tylko tak technicznie wydłużone, to tak nie będzie wyglądać później. Bo dzięki temu tutaj właśnie jakieś niesamowite problemy mi się będą robić później, jeżeli tego nie zmienimy na normalne połączenie. Więc to jest tylko chwilowe. Swojego, jak tutaj widzicie, ciśnienie jest na ten węzeł. Zwłaszcza tutaj z tym zjazdem do góry. No, ale to dobrze. No dobrze. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć, jak skończymy tą całą nową autostradę, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No naprawdę. Pomimo tego, że to tyle czasu zajęło i właściwie mi już nie powinno być w domu, to jestem zachwycony, jak to wyszło. Bo to po prostu wygląda pięknie. A te korki, co były wtedy, gdzieś zniknęły. Cześć!